Przechodzimy do punktu 7b1 i oddaję głos. Jedna zresztą z ostatnich lat. To trwa bardzo długo, jeśli pan przewodniczący pozwoli, bo tam nie jest uregulowane prawo własności właśnie na dom nauczyciela. I został wyłączony z procedury, innej możliwości nie było. Czyli szkoła otrzyma trwały zarząd na tych dwóch działkach, na których jest budynek i boisko, a na dom nauczyciela nie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.